Podcast Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Nowy słowacki premier Robert Fico powiedział, cytuję, nie przekaże żadnej pomocy wojskowej Ukrainie. Natychmiastowe wstrzymanie działań wojennych to najlepsze rozwiązanie dla Ukrainy. Koniec cytatu. Robert Fico przemawiał przed Komisją do Spraw Europejskich i zapowiedział, że jego kraj nie będzie... Dostarczał pomocy wojskowej Ukrainie, natomiast nadal będzie dostarczał pomoc humanitarną. Natomiast tutaj wyraźnie podtrzymał swoją zapowiedź z kampanii wyborczej, gdy mówił, że jako premier nie wyśle ani jednego naboju na Ukrainę. Nowy rząd na Słowacji został zaprzysiężony 25 października 2023 roku. Robert Fico poinformował, że na szczycie Unii Europejskiej nie oczekuje żadnych poważnych deklaracji. Obiecał także członkom Komisji, że będzie spotykał się z nimi przed każdym posiedzeniem Rady Europejskiej. Tutaj warto jeszcze przypomnieć, o czym już też mówiłem w podcaście geopolitycznym, komentując ostatnie wybory na Słowacji, że partia Smer zdobyła 42 mandaty, tworzy koalicję z socjaldemokratycznym ugrupowaniem HLAS i, na, i Słowacką Partią Narodową. Warto także... Nadmienić, że słowacki premier wspomniał, iż Unia Europejska powinna zmienić się z dostawcy broni w rozjemce. I powiedział także, cytuję: Słowacja nie miała dużego udziału w dostawach broni na Ukrainę, więc nie wpłynie to znacząco na cały proces. Koniec cytatu. Też tutaj trzeba przypomnieć, że Słowacja była pierwszym krajem Członkowskim NATO, który dostarczył Ukrainie myśliwce. Dostarczył temu państwu poradzieckie MiG-29. Zresztą takie myśliwce przekazała Ukrainie również. Również Polska. Ten poprzedni rząd Słowacji zdecydowanie opowiadał się zresztą za wsparciem wojskowym dla Ukrainy, robił to pod, silnym, pod silną presją Stanów Zjednoczonych. Do lipca bieżącego roku 2023 Słowacja miała przekazać Ukrainie pomoc wojskową o wartości około 680 milionów euro. Tym samym, jeśli chodzi o rozmiar pomocy wojskowej w odniesieniu do PKB, Słowacja była jednym z najhojniejszych darczyńców Ukrainy, ponieważ stanowiło to, około, stanowiło to ponad 0,5% PKB, PKB. Zatem jest to znaczące, znacząca oszczędność dla budżetu Słowacji ta decyzja właśnie Roberta Fico. Trzeba tutaj podkreślić, że władze Słowacji na czele z prezydent Zuzaną Czaputową i poprzedni rząd koalicji czterech ugrupowań na czele z premierem Edwardem Hegerem podejmowali takie działania, chociażby potępiające działania Rosji opowiadające się za gospodarczą izolacją tego państwu, popierające sankcje Unii Europejskiej, w tym wyłączenie rosyjskich banków z systemu SWIFT, które szły bardzo mocno na, przekrój, na, na przekór i kontrastowały z postawami słowackiego społeczeństwa. No tutaj chociażby warto odwołać się do badania IPSOS z marca 2023 roku, które jasno pokazało, że aż 60% Słowaków sprzeciwiało się przekazywaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy. Z kolei Według badań Eurostatu jeszcze z jesieni 2022 roku, mniej niż połowa słowackiego społeczeństwa, bo tylko 47%, aprobowała unijną pomoc humanitarną, finansową i militarną dla Ukrainy. A przypomnę tylko, że było to w pewnego rodzaju apogeum. Tej narracji proukraińskiej i tego ogromnego wsparcia dyplomatycznego, politycznego, finansowego i militarnego udzielanego rządowi w Kijowie przez Stany Zjednoczone. W tym kontekście tutaj Słowacy sprzeciwiali się także sankcjom nakładanym na Rosję. I ta postawa niewątpliwie wyróżniała Słowację, chociażby wśród państw Grupy Wyszehradzkiej, choć trzeba też oczywiście powiedzieć o tych wielkich manifestacjach, które. Które dawały wyraz chociażby zniechęceniu i sprzeciwowi społeczeństwa czeskiego wobec pomocy. Pomocy Ukrainie, natomiast niewątpliwie Słowacy tutaj przodowali, w większości negatywnie postrzegali migrantów z Ukrainy, a aż 68% społeczeństwa słowackiego chciało redukcji pomocy dla, dla Ukraińców, dla migrantów z Ukrainy. W związku z tym widać, że tutaj Robert Fico jest no. Można powiedzieć takim odbiciem nastrojów nastrojów Słowackich i nie dziwi, nie dziwi ta, ta decyzja sytuacja Ukrainy staje się coraz trudniejsza i to sytuacja nie tylko gospodarcza, demograficzna i militarna, ale także jeśli chodzi o tę narrację, która dotychczas jeszcze obowiązywała w mediach głównego nurtu na tak zwanym kolektywnym Zachodzie. Widać, że społeczeństwa zachodnie są zmęczone tematem Ukrainy, że ponoszą coraz większe koszty tego ogromnego wsparcia, jakie Ukraina otrzymała, a żadnych Realnych, no można powiedzieć, rezultatów militarnych nie widać. Co więcej, ciemne chmury nad Ukrainą zbierają się w kontekście budżetowania różnego rodzaju właśnie wsparcia, nie tylko militarnego przez Stany Zjednoczone. Izba Reprezentantów przegłosowała 2 listopada bieżącego roku projekt ustawy zakładający przeznaczenie aż 14 miliardów dolarów, ale na pomoc wojskową dla Izraela. W pakiecie zabrakło pomocy dla Ukrainy. I tutaj oczywiście można się zastanawiać czy dojdzie do sprzeciwu w Senacie, czy, 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 te, czy te ustawę zawetuje prezydent Joe Biden. Niemniej jednak faktem jest, że za projektem głosowało aż 226 kongresmenów, w tym także kilkunastu demokratów. I widać, że jest to, jest to projekt, który bardzo mocno odchodzi od tego, to dotychczas mogliśmy zaobserwować, jeśli chodzi o politykę amerykańską. Widać, że sprawy konfliktu na Bliskim Wschodzie, że to rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie niewątpliwie bardzo mocno przykuwa uwagę w ogóle amerykańskich kongresmenów. Ponad 14 miliardów dolarów na pomoc wojskową dla Izraela i związane z tym wydatki, w tym 4 miliardy na uzupełnienie rakiet systemów obrony powietrznej, żelazna Kopuła i proca. Dawida, w tym także miliard na rozwój systemu laserowego żelazny promień jasno pokazują priorytety administracji amerykańskiej. I tutaj niewątpliwie Robert Fico i nowa koalicja na Słowacji doskonale rozumie, że dalsze finansowanie Ukrainy, dalsza pomoc wojskowa dla tego kraju nie leży po prostu w interesie słowackiej racji stanu. Fico doskonale rozumie te uwarunkowania wewnątrzpolityczne w Stanach Zjednoczonych. Widać, że także rozumie to, co się dzieje na świecie, jeśli chodzi o procesy geopolityczne. Rozumie to, jak ogromną rolę odgrywa Bliski Wschód w polityce amerykańskiej i wie doskonale, że. Dalsze, dalsze wsparcie dla Ukrainy byłoby po prostu niebezpieczne dla Słowacji. Pozostaje tylko zadać publiczne pytanie, kiedy politycy w Polsce e, uświadomią sobie, że dalsze e, wsparcie militarne Ukrainy, dalsza bezwarunkowa pomoc udzielana temu państwu, migrantom z Ukrainy, nie leży w polskiej racji stanu ani w polskim interesie narodowym. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki, zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały. Polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.